Is being recorded. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym PPK Sprawdzam. Ja się nazywam Katarzyna Rosińska i jestem trenerem PFR Portal PPK. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, kto może zostać zapisany do PPK, no i jak to się wydarzy. Przejdziemy przez kilka przykładów. Opowiem, jak to zrobić w praktyce, bo oczywiście wszystko jest zapisane w dokumentacji, ale to nie chodzi o to, żeby utrudniać, tylko żeby ułatwiać. No więc rozpocznijmy od tego. Kto może zostać zapisany? Pierwsze kryterium, które jest istotne, to kryterium wieku. Osoby między 18 a 55 rokiem życia, nieukończonym 55 rokiem życia, mogą stać się uczestnikami, może być automatycznie, czyli nie muszą robić nic. Właściwie, jeśli spełniają definicję osoby zatrudnionej, jak będę o tym jeszcze mówiła, to zapisuje ich pracodawca. Mamy drugi przedział wiekowy, czyli osoby, które ukończyły 55 rok życia, ale nie ukończyły 70. Takie osoby zostaną zapisane na ich własny wniosek. To oznacza, że muszą wykazać się aktywnością i złożyć stosowny dokument, tak aby pracodawca został poinformowany o tym, że ich wolą jest gromadzenie pieniędzy w ramach pracowniczych planów kapitałowych. I mamy trzecią grupę wiekową, czyli osoby, które ukończyły 70 rok życia. Te osoby nie mogą stać się uczestnikami PPK. I tutaj może pojawić się pytanie. No dobrze, to na jaką datę i na kiedy pracodawca będzie sprawdzał ten mój wiek? No to odpowiedź jest prosta. Dokładnie będzie to sprawdzane na dzień zawarcia umowy o prowadzenie. Kolejne pytanie, które może się nasunąć, to pytanie dotyczące tego, no dobrze, jeśli rozpoczęłam oszczędzanie mając 50 parę lat, szybko czas leci, nie wiadomo kiedy, lata mijają, ukończyłam 55 rok życia, jestem cały czas zapisana, aktywna zawodowo, czy ja coś muszę zrobić? Absolutnie nie. Jedyne co, to wystarczy kontynuować oszczędzanie. Nikogo o tym nie musimy informować. I taka informacja, bo powiedziałam o tym, że osoby, które ukończyły 70 rok życia, nie mogą stać się uczestnikami PPK. No ale jeśli przystąpiłam do PPK w wieku niezależnie, powiedzmy, że w wieku 45 lat, cały czas jestem aktywna zawodowo, i pracuję, powiedzmy, u tego samego pracodawcy, przekraczam ten magiczny wiek 70 lat, to czy pracodawca mnie wypisze? No oczywiście, że nie. Dotąd, dopóki jestem aktywna zawodowo, to mogę z tych środków, może nie korzystać jeszcze, bo dopiero je gromadzę, ale absolutnie te pieniądze mogę gromadzić i kontynuować oszczędzanie. Powiedziałam o tym kryterium wieku, a jest jeszcze jedno kryterium, a mianowicie osoby, które, jeśli chodzi o formę zatrudnienia, bo to też jest bardzo istotne. Co jest ważne, na co zwracam uwagę, to uczestnikami PPK mogą stać się osoby, które obowiązkowo podlegają pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ktoś by mógł powiedzieć, skąd mam się o tym dowiedzieć, skąd mam też wiedzieć, czy ta forma zatrudnienia moja jest wymieniona w katalogu, w ustawie. Ten katalog jest katalogiem zamkniętym. No oczywiście zawsze można to sprawdzić po prostu w kadrach. Można to sprawdzić na pasku wynagrodzeń i sprawdzić, czy od mojego wynagrodzenia naliczane są obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Podkreślam tutaj słowo obowiązkowe, bo to jest słowo klucz, jeśli chodzi o podleganie pod składki emerytalne, rentowe. One muszą być obowiązkowe. Co kolejnego mogłabym powiedzieć, jeśli chodzi o to kryterium dotyczące zatrudnienia? Wyobraźmy sobie, że jestem osobą, która ukończyła 18 rok życia, zatrudniłam się w swojej pierwszej pracy, podlegam pod obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i jest ta moja forma zatrudnienia wymieniona w katalogu, w ustawie.
Powiedzmy, jest to umowa o pracę. To, czy ja mogę być uczestnikiem PPK? Powiedziałam o tym, że absolutnie tak, bo osoby, które ukończyły 18 rok życia, mogą stać się uczestnikami PPK. I co więcej, zadzieje się to właściwie bez ich udziału. Po prostu pracodawca najwcześniej może zapisać w 15 dniu, ale gdybyście chcieli dokładnie wiedzieć, kiedy tej czynności dokona pracodawca, to po pierwsze zostaniecie o tym poinformowani lub oczywiście możecie zawsze zapytać pracodawcę, kiedy planuje zawrzeć dla Was umowę o prowadzenie, bo to pracodawca ją zawiera. Mamy drugi przykład. Wyobraźmy sobie, że jestem osobą, która pracuje na umowę zlecenie. Jestem związana z tym samym pracodawcą, podlegam obowiązkowo pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy mogę stać się uczestnikiem PPK? Tak, dlatego że po pierwsze podlegam obowiązkowo, a po drugie jest ten tytuł zatrudnienia wymieniony w katalogu. Praca nakładcza, praca agencyjna. Jeśli wykonuję taką pracę i podlegam obowiązkowo pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mogę stać się uczestnikiem PPK. I tak jak powiedziałam, to pracodawca będzie wiedział, w którym momencie zawrzeć dla mnie taką umowę. Kolejny tytuł, nad którym się można zastanawiać, członek Rady Nadzorczej, który z tytułu pełnienia funkcji właśnie również otrzymuje wynagrodzenie. Jeśli podlega obowiązkowo pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a ten tytuł jest wymieniony w katalogu, a tak właśnie jest, to oczywiście może stać się uczestnikiem PPK. To jest bardzo szeroki katalog. Naprawdę można, bardzo wiele osób może stać się uczestnikami PPK, do czego absolutnie zachęcam. Powiedziałam również o tym, że osoby, które podlegają pod ubezpieczenia emerytalne i rentowe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czy to oznacza, że obcokrajowiec może stać się uczestnikiem PPK? Oczywiście, że tak. Jeśli spełnia te kryteria, o których powiedziałam. Przypomnę jeszcze raz, mówiłam o kryterium wieku i mówiłam o kryterium zatrudnienia, czyli tego tytułu do zatrudnienia. Ktoś by mógł się zastanawiać, no dobrze, zbyt pochopnie podjąłem decyzję, na przykład o rezygnacji, to czy ja mogę przystąpić ponownie? Słuchajcie, absolutnie, w każdej chwili. I zaraz powiem, co wystarczy zrobić, bo to jest bardzo proste. Ale chciałabym, żebyście dzisiaj zapamiętali, że osoby w przedziale wiekowym 18-55 przystępują z automatu, czyli nie robią nic. 55-70 lat nieukończone przystępują na swój własny wniosek. Czyli te osoby do 55 roku życia nie robią nic, bo pracodawca po prostu będzie doskonale wiedział, w którym terminie powinien zawrzeć umowę. A ci, którzy ukończyli 55 rok życia, aby pracodawca to zrobił, są zobowiązani do tego, żeby złożyć stosowny dokument w formie pisemnej. Spoglądam na komputer i patrzę, czy mamy jakieś pytania. Na pewno za chwilę się pojawią, więc czekam na pytanie. O. Jest pytanie. Pani Marta pyta, czy po złożeniu rezygnacji można wrócić do programu? Przed chwilą właśnie też o tym mówiłam, w każdej chwili. Dlaczego? Dlatego, że jest to system, do którego możecie w każdej chwili wchodzić i z niego wychodzić. Ale kiedy na przykład zbyt pochopnie została podjęta ta decyzja o rezygnacji, czegoś nie przemyśleliście, pamiętajcie, że tą decyzję absolutnie możecie zmienić, wystarczy złożyć stosowny dokument. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie mojeppk.pl. Tam są publikacje, artykuły, które są właśnie poświęcone temu tematowi, który dzisiaj był poruszany podczas naszego spotkania. Mnie pozostaje jeszcze odpowiedzieć tak wprost, dla kogo jest PPK poza tymi kryteriami. No przede wszystkim dla tych osób, które po pierwsze chcą
mieć środki na to, żeby realizować swoje marzenia i pasje. Dla tych osób, które w tym okresie po aktywności zawodowej chcą mieć czas na odpoczynek, żeby nie musieli pracować. No i przede wszystkim dla tych osób, które świadomie planują swoje finanse. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym cyklu PPK Sprawdzam. Życzę dobrych decyzji. Do zobaczenia.